All we need to do is make sure we keep talking. Nauka XXI wieku to jest podcast, który jest dostępny za darmo na stronach nauka.podcasty.info. Serdecznie zapraszam Państwa do pobrania i odsłuchania wszystkich audycji, które tam się znajdują w archiwum. Jest ich już dosyć sporo. Teraz mamy taki okres letni, trochę wypoczynkowy. Trudno znaleźć rozmówców, ale udało mi się na szczęście. Kilka tematów mieliśmy takich luźniejszych, troszkę mniej związanych bezpośrednio z taką nauką sensu stricte, a dzisiaj powracamy do takich tematów, myślę, że ciekawszych i ważniejszych niż jakieś takie bardzo, bardzo popularno-naukowe i niezwiązane z tymi głównymi naukami. Moim gościem, a właściwie ja jestem gościem u pana doktora habilitowanego inżyniera Juana Carlosa Colmenaresa. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jest pan profesorem w Instytucie Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk. Tak, tak. Z Polskiej Akademii Nauk, tutaj na Kaprzaka w Warszawie. No i właśnie tutaj się spotykamy. Ciężko tutaj wjechać, tutaj jakieś tajne rzeczy muszą się odbywać, prawda? No, niektóre są tajne. No, ale zawsze to tak jest, że badania zanim dojdą do końca, no to jednak trzeba je prowadzić w takiej swobodzie, prawda? Żeby dokładnie tutaj nikt nie przeszkadzał, nikt nie... Spokój. No właśnie, ale dostałem informację z Instytutu właśnie Chemii Fizycznej, że... Otworzyli Państwo tutaj plantację jakąś, tak? No, wielka plantacja, tak w sensie, że powiedzmy, nie ma tutaj plantacji bananów ani kawy, ale to jest plantacja tak przydatna do łapania energii słonecznej. No właśnie, bo to jest plantacja nanoprętów. To bardzo brzmi ciekawie. Nanopręty, czyli to są takie rurki prawdopodobnie, czy pręty, czy one są puste w środku, tak? To nie są nanorurki, tylko... Nie są nanorurki, są takie nanopręciki. Takie jednowymiarowe. Jednowymiarowe, dokładnie. I akurat dotyczy takiego związku, który się nazywa tlenek zinku, który jest w postaci nanopręcików. Akurat w tej plantacji rola tlenku zinku, jego rola jest jako nanopręcik, jako ten to właśnie drucik taki, który wystaje jako to malutkie drzewo, powiedzmy. No właśnie, bo taka plantacja, czyli jakiś jest pień i to właśnie jest ten nanopręcik, tak? Tak, tak. A na wierzchu jest korona właśnie z... Jest korona, właśnie korona jest robiona z takiego siarczku kadmu. To jest takie, są takie kropki, które dekorują właśnie ten pręcik, te nanopręciki tlenku zinku, ale ziemia, potrzebujemy ziemi, potrzebujemy ziemi do tej plantacji, a nasza ziemia tutaj w tym przypadku jest grafen. Grafen. Znowu wracamy do grafenu, właśnie. Tak, to było chyba przełomowe dosyć odkrycie i ciągle będziemy natrafiać na grafen w różnych postaciach i w różnych miejscach. No i tutaj właśnie trafiamy znowu do wykorzystania grafenu, ale troszkę w inny sposób, bo wykorzystanie, które nam się najbardziej by przydało, najbardziej byłoby potrzebne i takie zrozumiałe dla każdego, no to jest właśnie uzyskanie energii elektrycznej przy pomocy grafenu, przy pomocy jakiegoś ogniwa. I te ogniwa to na ogół są ogniwami fotowoltaicznymi, prawda? Czyli to są takie, które zachodzą w nich jakieś tajemnicze dla mnie procesy w środku i na końcu uzyskujemy jakąś energię elektryczną. Natomiast te ogniwa, które Państwo tutaj wymyślili i te plantacje nanoprętów nie służą tworzeniu energii elektrycznej, tylko właśnie czego? Reakcji chemicznych? Tak, tak. Są dwa sposoby na świecie, żeby magazynować energią słoneczną. Jeden ze sposobów jest fotowoltaiczny sposób, czyli przemienia pan energię słoneczną na energię elektryczną, a nasz sposób jest, nasz materia powoduje przemianę tej energii słonecznej na energię chemiczną. O co chodzi? Chodzi o to, że my wykorzystamy nasz materiał, ta plantacja tych nanopręcików, po to, żeby absorbować całe światło słoneczne i można dzięki temu produkować związki chemiczne, które
w sobie zabierają tą energię słoneczną, tak? I można później wykorzystać te związki na przykład jako paliwo, bo samo te związki już zabierają tą energię w tym w po produkcji właśnie tych związków, po wykorzystaniu tych, tych plantacji. No właśnie, a jakie tam reakcje zachodzą? Bo rozumiem, że padają fotony na tą plantację, na tę koronę tych drzewek, prawda, o których mówiliśmy. Tak, tak. I co dalej się dzieje? Tak, w kilku słowach jest tak, to znaczy cała ta plantacja, cały ten, ten materiał, który można nazwać plantacją, jest, się nazywa, chemicznie się nazywa fotokatalizator. Fotokatalizator, jak my już wiemy, katalizator jest taka, taka substancja, która przyspiesza reakcję, ale ona, ta substancja zostanie niedotknięta, ona nie zużywa się podczas reakcji. A słowo fotokatalizator oznacza, że aktywujemy się, ruszamy do pracy tego katalizatora dzięki energii z tego słońca. Więc co się dzieje? Pada to światło na tą plantację i dzięki temu jest taki multistrukturalny, czyli ma powiedzmy jednowymiarowe tlenek cynku, czyli te pręciki, dwuwymiarowy grafen i jeszcze ma zerowymiarowe takie siarcze kadmu. Taka kombinacja trójwymiarowa powoduje, że absorpcja światła słonecznego jest prawie że idealna i przechodzi to, tą energię na produkcję takiego związku albo różnych związków chemicznych tam. Czyli pada światło. Jeśli normalnie byłoby materiał, który jest niesprawny, powiedzmy fotokatalityczny, to światło byłoby oddalane w postaci ciepła. Natomiast u nas to światło, ta energia tego światła jest magazynowana, bo natychmiast jest wykorzystane do produkcji pewnego związku chemicznego, tego, który my chcemy wtedy produkować. Dzięki temu jest ta, powiedzmy, kombinacja grafenu, tlenku cynku i tego tlenku siarczku, który tworzy taka struktura multi, powiedzmy, wymiarowana, coś takiego, taka plantacja. No ale to strasznie mikroskopijne chyba wielkości, skoro to są nanopręty, to jak to ułożyć, jak te drzewka tam umieścić? Dokładnie tak. Wymyśliliśmy razem z naszym współpracownikiem z Chin taką metodą chemiczną, że możemy na dywanie, które jest w tym przypadku, czyli na tej naszej ziemi, która jest w tym przypadku grafen. No właśnie, ale ten grafen jest dosyć łatwo uzyskać, jak wyczytałem z informacji, ale to nie jest chyba tak łatwo uzyskać grafen. Czy to po prostu jest zwykły taki grafit? My syntezowaliśmy ten grafen z grafitu, tak. Jest metoda znana już, robiliśmy pewne modyfikacje i dostaliśmy taki piękny dwuwymiarowy grafen, który powiedzmy, on chemicznie tak nie różni się od innego grafenu, tylko że już na nim, na tym grafenie, już zaczynaliśmy jakby osadzić nas nanopręciki. No tak. Ponieważ to jest Ziemia, to nie musi być taka równa, prawda? Nie musi być taka równa. Nie nawet musi być pomaga jeden atom, to nie musi być taka ściśle. Tak, super dokładna, taka dwumiarowa, nie, nawet pomaga, kiedy jest trochę pofałdowana, ale fajne jest to, że dzięki naszej metodzie te nanopręciki tlenku cynku rosną tak wertykalnie, tak pionowo. To pionowo jest bardzo od ważne. Grafenu, od tak, tej tak. podstawy. To jest podstawa, tak. A później dodajemy ten tak zwany fotouczulacz, który jest siarcze tkamu, które potrafi łapać tą widzialne światło ze słońca. A jak wysoki jest taki nanopręcik? Te nanopręciki możemy ustalić według naszej metody, jaką chcemy po prostu wysokość, powiedzmy. Tutaj w tym przypadku mamy od 100 do 150 nanometrów takiego. No właśnie to dla naszego oka to jest bardzo trudna rzecz. No właśnie, ale w porównaniu ze średnicą takiego nanopręcika. Tak, średnicą jest tak, że można powiedzieć, że to jest, tam jest około średnica 20-30 nanometrów, a on ma około 100-150, czyli może taki stosunek, że jest powiedzmy no 15-20 razy jakby ten stosunek jest dłuższy, tak, i jest taka mała jak bryła, przedłużona bryła tam z powierzchni tego grafenu jest. A już te punciki, czyli takie piegi, powiedzmy, te piegi siarczku kadmu, to już są kilkunanometrowe, czyli one są na powierzchni tego
tego nanoprencika, tlenku zinku, i tam jakby dekorują go. Dekorują go i to powoduje, że to światło najpierw pada na ten siarczek kadmu, bo on lubi światło widzialne, ale natychmiast taki jest kontakt niesamowity, dzięki temu że stosujemy naszą metodę z nanoprencikami tlenku zinku, że przechodzi ten foton na tlenek zinku i ponieważ on ma taki nanostrukturę, taki nanorozmiar, jest nanoprencik, który natychmiast przekazuje to na dole, tam gdzie jest ta ziemia, gdzie ten grafen, do grafenu, tak, przekazuje tam, a my wykorzystujemy właśnie ten moment, kiedy on przekazuje ten elektron właśnie tam na dole, gdzie jest grafen, i tam czeka nasz reagent, czyli nasz związek chemiczny, który chce zacząć już reakcję. Nie? I właśnie my łapiemy tą energię tego elektronu, nie postaci energii elektrycznej, tylko zamienimy go na produkt chemiczny. Udało nam się uzyskać takie produkty, które są stosowane w syntezie niektórych leków, takich w medycynie i tak dalej. Więc to jest jedno zastosowanie, ale również można produkować związki typu alkoholu, które są, jak pan doskonale wie, etanol albo butanol, to są potencjalne energia. Tutaj jest paliwo, tu można po prostu stosować jako tak zwane, mówi się w chemii, to są takie słoneczne paliwa, czyli po prostu paliwo, które pan dostał, pan produkował dzięki energii słonecznej, coś takiego. Właśnie, to zupełnie chyba mało znana metoda jest uzyskiwania energii. Ale na pewno alkohol wiadomo, że jest wysokoenergetyczny i faktycznie były próby, żeby przecież w silnikach samochodowych nawet zastosować alkohol. No to chyba się jeszcze nie udało, ale pewnie wszystko jest przed nami. No, wszystko przed nami. Proszę pamiętać, że te wysokoprężne silniki działają na metanolu tak naprawdę, więc takie, kiedy pan potrzebuje wielką moc, to metanol jest najlepszy na przykład do takich silników. A to chyba wracamy do tego właśnie, do tych paliw tak zwanych wcześniejszych, przed ropą naftową. A myślę, że taka metoda produkcji takich związków typu alkoholi albo innych związków, to byłoby bardzo przyjemna metoda, ale bardzo tania, wydaje mi się, bo wykorzystamy energię słoneczną. No właśnie. I tu temperatura tak naprawdę pokojowa. Grafen też nie jest drogi, taki, jaki jest potrzebny przy tej metodzie. Natomiast no coś tutaj, jak to się produkuje? Jak to można byłoby, czy to masowo da się produkować? Czy to jest kwestia jakiejś bardzo skomplikowanej technologii? To znaczy, to jest dobre pytanie. Masowo byśmy chcieli teraz zwiększyć skalę. Ze skali laboratoryjnej na większą skalę. Bo laboratoryjnie to uzyskało się 1 centymetr kwadratowy, czy tak, więcej? Tak, to stosowaliśmy nawet w postaci takich proszków, takich proszkowatych materiałów, które są tak naprawdę dobre na skalę laboratoryjną. Ale jeśli myślimy o paliwach, wiemy, że na pewno potrzebuje świat w tonach. No właśnie. Ale jeśli myślimy na przykład, że pan chce, powiedzmy, preparować taki, powiedzmy, związek organiczny albo związek chemiczny, który jest przydatny jako lek. Tak naprawdę potrzebujemy preparować tak naprawdę kilka gramów. No takie. Właśnie, tak. To jest bardzo cenne. Więc już wtedy taka skala laboratoryjna jest sam raz. Bo wtedy my możemy na przykład przez parę dni produkować kilka gramów tą metodą takiego związku, który jest bardzo wartościowy dla chemii, dla farmaceutyki. Więc to już jest inny sposób spojrzenia na to. Już na wielką skalę, na produkcję paliw, to daleka sprawa, bo paliwa potrzebujemy kilka litrów dzielnie dla naszego samochodu albo coś takiego, co jest ciężko produkować tak szybko, ale natomiast takie związki o dużej wartości dodanej, jak na przykład w farmacji, to sam raz wystarczy zwiększyć lekko skalę z laboratoryjnej na większe laboratorium
I to ma sens, i to ma sens, i jest opłacalne, bo pan, może pan sobie wyobrażać, jak na przykład farmaceutycy, żeby preparować jeden związek, to przykładowo, jeden związek, który zwalcza, powiedzmy, jakąś chorobę związaną z rakiem, jest 20-25 etapowa, mm-hmm. proces. My jesteśmy przekonani, że nasze materiały, ta plantacja, strukturalnych związków może powodować, że z tych 25 etapów możemy dojść do 3-5 etapów, co jest bardzo korzystne czasowo, mm-hmm. co jest bardzo korzystne też finansowo, bo to jest redukcja sporo tego, tej inwestycji w te różne etapy. Co robi z tej chemii? Taka chemia bardzo przyjemna dla środowiska, powiedzmy. Tak. A ważne jest to, jak pan mógł się zorientować, jak kończymy reakcję, jak kończymy ten cały proces, to my oddzielamy tą plantację, oddzielamy od tego procesu i dajemy z powrotem znowu, mm-hmm. czyli udało nam się w naszym laboratorium około 7 razy użyć z powrotem, co się opłaca na przyszłość. No tak. Troszkę traci, zdaje się, wtedy tak, wydajność, tak? Dokładnie, tak. Około 10% traciliśmy w skali laboratoryjnej i tu właśnie jest kolejny punkt, żeby opracowywać już lepszy materiał, który będzie stabilniejszy, powiedzmy, na cały jeden tydzień, mm-hmm. na wiele razy, powiedzmy minimum 20 razy, coś takiego. Co jest do zrobienia? To są takie wstępne wyniki, gdzieś tam są inne, które na razie nie chcemy pokazać, bo trzeba być pewny, że to jest to. Że to się uda. I ewentualnie, mm-hmm. czemu nie, można to lepiej patentować, niż publikować i znaleźć dobrego takiego sponsora do tych badań. No właśnie, ale mówił pan o tym, że współpracujecie z chińskimi naukowcami. Tak, tak, dokładnie. Jak to jest możliwe? Przy tym jest dosyć wysoki chiński mur i dosłownie i w przenośni. Myślałem, że ta bariera jest również w świecie nauki, że Chiny są zamknięte na zewnętrzny świat i tak samo zewnętrzny świat nie ma dostępu do naukowców w Chinach, ale okazuje się, że ta współpraca dobrze się układa. Tak, tak, bardzo dobrze się układa i to dzięki temu, że Chińczycy tak naprawdę bardzo się otwierają, tak. Mm-hmm. I całkiem szczerze poznałem tego mojego współpracownika na konferencji zorganizowanej, światowej konferencji organizowanej w Chinach. Więc tam poznaliśmy się kilka lat temu i była bardzo dobra chemia, tak. My mamy bardzo podobne zainteresowanie naukowe i od tamtej pory po prostu współpracujemy. Chiny są bardzo daleko, to prawda, ale istnieje internet, Skype i to wszystko. I kontaktujemy się non-stop, nawet ja widzę tam, jak oni prowadzą eksperymenty, oni mm-hmm. widzą, jak tutaj prowadzą eksperymenty i trochę się pomagamy tak nawzajem, jak prowadzić lepiej te eksperymenty, bo akurat jeśli chodzi o te plantacje, to duża część eksperymentów była zrobiona w Chinach. Mm-hmm. Duża część tych eksperymentów. Często u nas w Polsce, w Warszawie, i z tego wszystkiego powstała bardzo ładna praca i myślę, że będą kolejne prace. Tak. Mhm. Kolejna współpraca na jakimś innym etapie, to tak znaczy, tak? Mhm. Tak. Bo tutaj dalej to się rozwija, to nie jest tak, że tutaj już jak gdyby jest sukces, prawda, i teraz... I koniec, nie? I teraz niech sobie przemysł ewentualnie to kupi, tak? To kupi, tak. No nie, nawet to jest taka wielka motywacja. Teraz ostatnio miałem telefon, rozmawiałem z tym profesorem Xu, który jest mój współpracownik z Chin, mhm. i doskonale jesteśmy, naukowcy, jak małe dzieci, tak podekscytowane, że możemy dalej pracować nad tym materiałem, nad tą plantacją, zmodyfikować tam, dodać coś innego, ewentualnie, żeby mieć lepszy, stabilniejszy materiał, próbować tą plantację w innych tam reakcjach, żeby, jak mówiłem panu, ewentualnie produkować jakieś paliwa, tak, albo ewentualnie produkować inne związki chemiczne, które dla farmaceutyki mogą być bardzo przydatne. I jest mnóstwo, jak zwykle, potrzebujemy paru dobrych doktorantów, mamy u siebie, mamy tam też w Chinach, więc mamy na parę lat dużo pracy, tak, myślę, że to na pewno. No fajnie, bardzo się cieszę, że zgodził się pan na rozmowę, troszkę przybliżył to odkrycie i te doświadczenia i te efekty prac, które tutaj w Instytucie Chemii Fizycznej prowadzicie. No właśnie, czyli
Czyli co, teraz czekamy na dalszy rozwój tego wynalazku, większą skalę już nie laboratoryjną i no, czekamy, aż ktoś się zainteresuje z producentów, tak? Czy z farmaceutów. Tak, właśnie chcemy jakby zwiększyć ten wachlarz możliwości tego materiału, żeby zainteresowanie było większe. To jest jeden z naszych celów przez następny rok. To jest to, co chcemy zrobić, tak, bo również myślimy nawet o zastosowaniu tego materiału do produkcji wodoru. Do produkcji wodoru jest takiego rozszczepienia wody. To było tak chemicznie się mówi, fotokatalityczne rozszczepienie wody do wodoru. No to byłaby rewolucja. To chyba byłoby, tak, powiem panu, że na pewno dużo pracy przed nami, ale jeśli by się to udało, to byłoby bardzo czyste paliwo, jak wiemy doskonale. No właśnie, to teoretycznie jest chyba możliwe, tak? Tak, teoria mówi, że wszystko jest możliwe, jest na papierze wszystko piękne i trzeba będzie właśnie trochę, mówiąc tak kolofialnie, się bawić z tymi strukturami. Tak, przygotować je na taki sposób, że potrafią łapać tą energię słoneczną i natychmiast działać na wodę, żeby rozszczepić ją i produkować wodór wydajny. Oczywiście, bo już są na świecie, są znane te prace, ale wydajność produkcji tego wodoru nie jest taka, jaka powinna być. Nie? No ale to wtedy mielibyśmy porównanie z prawdziwym drzewem, bo drzewo też zamienia, no prawdzie dwutlenek węgla, ale na tlen również, tak? Bo dokładnie. H2O, czyli tam też tlen był się wydzielał, tak, podczas produkcji tego wodoru. Ma pan ma pan rację, absolutnie to jest prawda. To jest to, co mówimy w naszym zawodzie, w chemii, mówimy, że to jest taka sztuczna fotosynteza. Czyli to, co robi drzewo, czyli taka fotosynteza, która trwa bardzo długo. Chlorofil tam jest katalizator, czyli jest fotokatalizator. To my chcemy produkować takie naturalne fotokatalizatory, czyli produkować fotokatalizatory sztuczne, żeby prowadzić taką sztuczną fotosyntezę, ale bardzo szybko. Nie? Czyli, bo właśnie po to jest ten katalizator. Katalizator jest po to, żeby przyspieszył reakcję w kierunku, który my chcemy, żeby był. Więc tutaj, gdybyśmy mogli tam to mieć ten właśnie taką nową plantację, która powoduje, że padnie woda, padnie słońce i z tego wychodzi tlen z jednej strony i z drugiej strony wodór, to mamy wszystko. Myślę, że tak. To jest. I rolnicy mogą zamieniać swoje plantacje na takie. Jeśli to będzie jeszcze łatwe w produkcji, co jest, wcale nie wygląda tak źle, prawda? Jeśli chodzi o produkcję tego, to znaczy nie. Masowo to można by było. Można opracować, tylko trzeba technologię. No. Tak, trzeba technologię. Ja myślę, że jeśli by się miało dobre źródło finansowania tych badań, bardzo dobre, to w ciągu paru lat można by było już sprawdzić to wszystko, tak. Oczywiście trzeba przekonać ludzi do tej prawdy, że to ma sens i tak dalej, ale myślę, że uda nam się przynajmniej pokazać taki wachlarz przykładów, że to ma takie jakby uniwersalne zastosowanie, tak. Nie, nawet powiem, że jeśli chodzi o fotowoltaikę, te materiały, jeśli ostatnio chcemy znaleźć takiego naukowego partnera, żeby zbadał te materiały u siebie pod kątem fotowoltaiki. Więc zobaczymy, czy tam po prostu oni się nie sprawdzają. Czyli jest to, co mają zrobić, czyli przemienić energię słoneczną na elektryczną. To byłoby fajne, ale my jesteśmy chemikami i widzimy, że jeśli zamienimy energię słoneczną na chemiczną, transport tej energii jest o wiele łatwiejszy, bo teraz są problemy z magazynowaniem energii elektrycznej, bo pan może zamienić energię słoneczną na elektryczną, ale musi pan wykorzystać to natychmiast. Natomiast jeśli pan zrobi z energii słonecznej na chemiczną, to pan już ma związek chemiczny, który trzyma u siebie i może wykorzystać wtedy, kiedy ma pan ochotę. Dokładnie, no przecież bateria to jest właśnie chemiczny związek. Tak. Tam jest kilka związków chemicznych, które reagują ze sobą, jeśli... No więc można by było tą metodą tworzyć baterię. Można by było baterię taką, która właśnie zresztą
jest tak cały czas przy laptopie, bo tam produkcja energii jest nie taka bardzo wysoka wymagana i może działać to dla komórki, dla swojej komórki, dla swojego laptopa, dla takich małych urządzeń na pewno może działać tak. I nie powiem sobie oczywiście, że z większą skalą można działać już w samochodzie albo gdzie indziej. Tak. To jest całkiem realne to wszystko. Tak. No, myślę, że energia chemiczna w postaci związku chemicznego to ma pan taką, powiedzmy, taki plus. Bateria, jak doskonale wie pan, zostawia pan baterię, czasami ona się rozładowuje po jakimś czasie. Natomiast to bardzo przykre jest. Tak? Bardzo przykre jest to. I trzeba znowu ładować i później nie ładuje się tak samo jak wcześniej. No, dokładnie. Więc jak pan ma już związek chemiczny, który pan produkował z tego słońca i z tej plantacji, to ten związek chemiczny, dopóki jest zamknięty, on cały czas jest. A jak pan będzie potrzebował energii, to po prostu daje pan go do silnika samochodowego lub do takiego ogniwa paliwowego, powiedzmy, które jest potrzebne do pracy, na przykład przy laptopie albo gdzie indziej. Więc to jest zawsze bardzo uniwersalna energia w postaci chemii. No tak, ta chemia jest przecież wszędzie wokół nas tak naprawdę. Dokładnie. I te reakcje w ten sposób można wykorzystać również do przyspieszania różnych reakcji chemicznych. No tyle zrozumiałem. Tak, tak, to jest. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo rozległy i trudno nam sobie pewnie jeszcze wyobrazić dzisiaj, jakie będą zastosowania tej metody. No ale pewnie zaskoczą nas wszystkich. Mam nadzieję, że tak, bo nawet dla nas, naukowców, to było bardzo przyjemne odkrycie, tak, że jak obejrzeliśmy te plantacje pod mikroskopem i widzieliśmy, tak mówiąc, jak artysta, jak malarz, jakie są piękne takie struktury pionowe i ta dekoracja na tych drutach, nanodrutach tego nanoprędzika, przepraszam, tego tlenku cynku, to wygląda jak pan widzi piękne drzewo, kiedy jest początek wiosny i on tak się pięcznieje tak, od tych liści i tak dalej. To jest bardzo ładny przykład, że jesteśmy tak naprawdę mała przyroda. Ta plantacja jest tylko malutka przyroda tam w środku tego właśnie związku, czy tego materiału, co tam siedzi. No ja umieszczę oczywiście zdjęcie, bo jest rzeczywiście bardzo ładne. Tak. Warto obejrzeć. Tutaj niestety nie możemy robić zdjęć żadnych wewnątrz, bo trudno jest o zgodę. Pewnie trzeba by było się dopytywać, czy to można, czy tamtego nie można. Dokładnie. W każdym razie jeszcze chciałem o pana zapytać, rozmawialiśmy przed audycją chwilkę. Dzisiaj jest gorąco, upał. Dla pana to nie są temperatury obce, prawda? Tak, już chciałem osobiste takie pytanie na koniec. Jak pan dotarł do Polski? Dawno temu, jak to znaczy byłem wtedy w Kolumbii i był taki konkurs na stypendium na studia w Polsce i starałem się o to stypendium, był konkurs, egzamin i dostałem się na to stypendium. Wtedy dawno temu to przyjechałem studiować do Polski, tak? Na Politechnice Warszawskiej skończyłem studia, później skończyłem doktorat tam na Politechnice Warszawskiej i oczywiście później miałem różne wyjazdy, staże naukowe w Stanach, w Hiszpanii. Mam sporo znajomych tutaj w Europie, a tak to było to wszystko. A ja myślę, że jak patrzę na tą Kolumbię, skąd ja pochodzę, tak? I patrzę na Polskę, która ma taką tradycję w edukacji i na tą Kolumbię, która ma te zasoby naturalne. Więc to taka kombinacja jest doskonała, tak? Słońce tam i różne te zasoby naturalne, a tutaj ta cała nauka, ta cała tradycja, ta możliwość tutaj zrobienia ciekawych rzeczy i tak dalej. Dobry punkt geograficzny Polski też zajmuje i to jest wielki plus dla Polski. A poza tym uwielbiam kulturę polską i tak dalej, więc myślę, że jakbym znowu musiał wybierać jakiś kraj, to musiałaby się znowu Polska i nic więcej.
fajnie, bardzo się cieszę. W takim razie myślę, że miło to wszystkim słuchaczom usłyszeć. Tak. Dziękuję panu jeszcze raz za rozmowę. Moim rozmówcą był doktor habilitowany inżynier Juan Carlos Colmenares. Ja dziękuję bardzo za... Profesor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. No i ja już będę się zbierał tutaj. Jeszcze tylko powiem, że nasza audycja jest finansowana z darowizn słuchaczy, także jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć naszą audycję, żeby powstawały kolejne, to zapraszam na stronę nauka.podcasty.info. Tam są wszelkie szczegóły dotyczące tego, jak to można zrobić. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty i żegnam się do następnej audycji. Mam nadzieję, że wkrótce. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.